Lubuskie Kultura Flash, witam serdecznie. 11 maja w czwartek o godzinie 19 zapraszamy na kolejną odsłonę cyklu Jazzujące Muzeum, które odbędzie się w Muzeum Ziemi Lubuskiej. Tym razem przed zielonogórską publicznością wystąpią Laura Szafran oraz Bogdan Wołowina z koncertem Droga do Ciebie, na który złożą się piosenki Jerzego Wasowskiego i Remiego Przybory. Koncert inauguracyjny 5. Festiwal Muzyki Współczesnej imienia Wojciecha Kilara odbędzie się 12 maja. Podczas koncertu z Orkiestrą Filharmonii Gorzowskiej pod dyrekcją Moniki Wolińskiej wystąpi polski pianista na stale mieszkający w Stanach Zjednoczonych, Marek Żebrowski, który wykona partię solową w koncercie fortepianowym Henryka Warsa. Ponadto gościem specjalnym koncertu będzie kompozytor Jan Kanty-Pawluśkiewicz. Dzień Teatru Publicznego, czyli bilet do teatru za 500 groszy, już po raz trzeci. W tym roku w akcji weźmie udział aż 97 teatrów z 38 miast, a na widzów czekać będzie około 40 tysięcy biletów w specjalnej cenie. W naszym województwie żona potrzebna od zaraz, 13 maja w Teatrze Juliusza Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim, a także Och, Odessa Mama, 14 maja w Lubuskim Teatrze. Sulechowski Dom Kultury zaprasza na Dni Sulechowa, które odbędą się w dniach od 18 do 21 maja. Jak co roku odbędą się kolejne edycje dobrze znanych imprez, jak przegląd dorobku artystycznego przedszkoli, zlot pojazdów zabytkowych motocykli oraz prezentacje nadodrzańskie skarby. Ponadto rejs statkiem na trasie Nowa Sulci-Gacice, turniej łuczniczy i wiele, wiele innych atrakcji. Zapraszamy serdecznie. Więcej informacji na temat tego wydarzenia, a także pozostałych znajdziecie Państwo na portalu lubuskiekultura.pl. Dziękujemy bardzo za uwagę, życzymy miłego tygodnia i do zobaczenia za tydzień.